Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Za nami już inauguracyjna odsłona cyklu. W pierwszym nocnym turnieju skłoszowym w Centrum Redeco wzięło udział 40 graczy. Poziom imprezy był, uważam, bardzo, bardzo wysoki. Zarówno dla kibiców, jak i dla zawodników samych. Dużo spotkań było rozgrywanych na wysokim poziomie, także na pewno dużo fajnej zabawy, dużo fajnego squasha można było pooglądać w piątkowy wieczór podczas właśnie turnieju nocnego. Kolejne zawody już 2 sierpnia. Wrocławski turniej ma kategorię C i figuruje w kalendarzu Polskiej Federacji Squasha. Nie oznacza to, że przyjeżdżają sami zawodowcy. Osoby, które do tej pory nie brały udziału w żadnych turniejach pod patronatem Polskiej Federacji, a nawet żadnych turniejach amatorskich, są również mile widziani. Liczba zawodników, która ostatnio gości u nas na obiekcie podczas tego typu imprez, gwarantuje tak naprawdę dużo gry zarówno dla osób prezentujących wysoki poziom, jak i tych, co dopiero stawiają pierwsze kroki w squashu. W każdym turnieju uczestnicy mają do dyspozycji 6 kortów przygotowanych przez organizatorów. Pozwala to na niezbyt długie oczekiwanie na kolejny mecz. Przy 40 zawodnikach tak naprawdę niektórzy rozegrają podczas turnieju nawet 6 spotkań. 5-6 spotkań jest gwarantowanych, także tego grania, tych emocji nie zabraknie. Chętni do udziału w drugim nocnym turnieju squasha w Centrum Redeco mogą się zgłaszać drogą internetową do północy 31 lipca. O tej porze zamykamy listy startowe, następnego dnia następuje weryfikacja, jak i rozlosowanie drabinek i rozpisanie harmonogramu turniejowego. Nocne granie w squasha rozpocznie się 2 sierpnia o godzinie 19. Nagrodą dla zwycięzcy całego wakacyjnego cyklu będzie stała rezerwacja na kortach Redeco w okresie jesiennym. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl